ale dzięki moim zmianom i mojemu taktyce, uwagą, udało się wygrać bardzo ciężki mecz. Bardzo świetny zespół z drugiej strony, parę problemów, tam nie wiem, challenge'owałbym to, być może byśmy przegrali 2-0, bo ten piłka out boisko przy meczbolu na 2-0 dla przeciwników, ale to bym challenge'ował. I my nie wiem, co tam było. Dobrze, że na nas kibie nie zęte, ale świetny mecz. Dokładnie bijemy się, tłuczemy się na boisku, później siadamy i historię sobie opowiadamy. Nikt nie zapomina współpracy z Garym. Nie ma takiej możliwości, żeby ktoś zapomniał o nim, bo to on się tak wczepiał w cały zespół, w historię zespołu, w historię całej siatkówki, że nikt tego nie zapomni. Znaczy, z tego co widziałem, to Mostostal przywiózł 2 wagony zawodników, bo widzę, że oni poszli na ilość, chociaż też nie mają niezłą jakość. My troszeczkę inaczej to skonfigurowaliśmy. Nie wiem, liczę na zwycięstwa. Dzisiaj było bardzo nerwowo i byśmy może w tym finale nie zagrali. Nie wiem, na razie to... Ja nawet nie wiem, kiedy gramy następny mecz, więc ja się muszę skupić teraz, co się wydarzy. A ja dzisiaj się śmiałem, bo ja pamiętam mecz taki, nie wiem, czy ty pamiętasz, Jastrzębie, Zaksa tutaj, czy to Mostostal był, ćwierćfinał Mistrzostw Polski. I tutaj jak Gelu stanął na podejście i machał koszulką, taki mecz na 5 setów, Kadziu wyciągnął piłę z trybun, pamiętam historię, wyciągnął z trybun na setówce i później wsadził asa. To było przy 5 secie, wylatywalibyśmy z Jastrzębiem z ćwierćfinałów, z pierwszego play-offu. To była lega. I potem Gelu, pamiętasz jak to machałeś? A to go... Oczywiście kibice bardzo dobrze wspominają w Kędzierzynie Grzesia Szymańskiego. Między innymi przez to właśnie sytuację.